Poles are introverts and avoid small talk. They keep their distance and tend to address each other in a very formal way, as Mr. or Miss. What's worse, recent events in the country have made them even more divided and stranger to each other. Every second Pole does not know the name of the nearest neighbor. Kiedyś było inaczej, było lepiej. Kiedyś to się pilnowało samochodów. Raczej nie znam imion, ewentualnie dwoje najbliższych sąsiadów. Pieska bardziej znam niż sąsiadów. The Tyska brand, which has always brought Poles beyond divisions, decided to do something about it. To open up the neighbors, we have opened the bar, where they meet most often. O, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam do środka. Co to za bajery? Jak żonie powiem, to powiem się upiłem. Ale tu jest super. Ktoś tu będzie mieszkał? Tak. Maciek. Mateusz. Dzień, dzień. O. Tomi. Paloma. The elevator changed not only neighbors, but also its history moved Poles. We have started a national debate about the openness of Poles that got covered in biggest Polish lifestyle media, despite being a beer brand. The story inspired people to alter elevators of their own, making the neighbors not so anonymous anymore. Gerard. Baśka. Wojtek. Nie wiem dlaczego mówią na mnie, ale przecież ja mam na imię Stanisław. Przecudowna rzecz. Nie myślałem, że winda może mieć tak głębokie wnętrze. And all of this thanks to a small elevator pump. Po ujęciu.